Często słyszymy o tym, co my mamy czynić, jacy powinniśmy być, co musimy robić. A stosunkowo rzadko, niestety, słyszymy o tym, co Bóg czyni dla nas. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg podejmuje kolejną próbę, aby pokazać nam, co czyni dla nas, dla swojego ludu, aby oderwać nasz wzrok od nas samych i skupić go na sobie. Bo jest ta pokusa tak bardzo częsta w życiu duchowym i w życiu po prostu, żeby skoncentrować swoją uwagę na swoich problemach, swoich zranieniach, swoich trudnościach, na swoim wnętrzu i emocjach, na sobie samym. A to niestety nas nie leczy, nie uzdrawia, nie pozwala nam iść naprzód. Zatrzymuje nas w drodze. Prawdziwie leczy nas nie tyle nakaz moralny, rób to, rób tamto, jakiś przymus, nawet wewnętrzny. Prawdziwie leczy nas miłość. I Bóg tę miłość kolejny raz pokazuje w tym nowym dniu Adwentu. Przypomina: nie bój się, nie lękaj się, bo jestem z tobą. Sprawię, że wytryśnie woda na nizinach ludzkich serc. Sprawię, że pustynia stanie się oazą. Bóg chce skoncentrować czy przenieść uwagę z nas samych na Jego działanie i Jego miłość. By dokonało się również to, co Jan Ewangelista mówi w innym miejscu: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Poznać i uwierzyć miłość. Uwierzyć miłości. To jest ta droga, która pozwala nam samym doświadczyć uzdrowienia. Odrywanie wzroku od siebie i kierowanie go na Boga daje nam wolność. Wejść w tę logikę miłości, tak jak uczyła nas święta Teresa, to jest jedynie potrzebne do prawdziwej zmiany. Pisała święta Teresa: ty troszcz się o Niego, a On zatroszczy się o Ciebie. Ty opatruj Jego rany, On opatrzy Twoje. Ty towarzysz Mu i pocieszaj Go w samotności, On pocieszy Ciebie. Dawajcie, a będzie Wam dane. Im bardziej człowiek odrywa wzrok od siebie, by skupić go na Bogu, na tym drugim, ukochanym, tym więcej sam doświadcza uzdrowienia, pociechy, zmiany. Dlatego ten Adwent i ten kolejny nowy dzień jest jeszcze jednym wołaniem Boga, jeszcze jedną Jego próbą, aby pokazać nam tę ważną zmianę w życiu. Oderwania wzroku od siebie i skupienia go na Bogu. Bo ludzie gwałtownie, jak powie Jezus, zdobywają Królestwo Boże. Gwałtowni, czyli ci, którzy z wielkim pragnieniem tęsknią do miłości Boga, którzy gwałtownie, tak jak ziemia zeschła, łaknąca wody, tęsknią i pragną przyjmować Jego miłość. Bo jeśli prześledzimy Ewangelię, to którzy zdobyli Królestwo Boże, którzy je przyjęli? Maria Magdalena, Zacheusz, Łazarz, Piotr grzesznik, celnik Mateusz. Gwałtowność tych ludzi to nie tyle cecha charakteru, ile raczej cecha głodnego wnętrza, które tęskni do miłości, które pragnie przyjmować tę miłość. Dlatego nie bój się, nie trwóż się, bo wspomagam cię, abyście poznali i uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bo Pan jest łaskawy i pełen miłosierdzia. I tak jak czytamy właśnie w psalmie, jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.